Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Czas na kolejny odcinek kariery w WWE. Słuchajcie, był jakiś patch, który podobno ma sprawić, że będzie się grało znacznie lepiej. Jak tak czytałem, to te ruchy mają się właśnie częściej łączyć, że to wszystko ma być płynniejsze. Też miała zostać ulepszona sztuczna inteligencja. Zobaczymy, jak to wygląda w naszej karierze. Nawet fajnie, że wydarzyło się to przed tym naszym spotkaniem z Undertakerem w Hell in a Cell, ponieważ mam wrażenie, że może dojść tutaj do naprawdę legendarnego pojedynku. Ale drodzy widzowie, to nie jest tylko spotkanie Hell in a Cell. My jesteśmy na Hell in a Cell. To jest moje pierwsze takie pay-per-view w głównym rosterze. No i co jak co, dostaje niesamowity push. No pcha mnie Vince McMahon na salony, że tak powiem. Żeby moja pierwsza ogromna walka była z Undertakerem. Tak naprawdę w jego domu, to musi mi ufać, prawda? Jestem chyba jego takim Austinem Fury. Przepraszam najmocniej, teraz jest to Fury. A to jest, panie i panowie, Deadman, The Undertaker. Oczywiście nie mamy tyle czasu, by pokazać jego pełne wersje, pełne wejście, dlatego no dawaj, chodź. Taker, to najważniejsze, nie żadna podróba. Musimy tutaj stworzyć historię i tak naprawdę nie mam żadnego celu, po prostu zawalczyć. Mogę wygrać, mogę przegrać. Może AI Takera będzie na takim poziomie, że wygrać po prostu nie będę w stanie. Skończy się na tym, że zostanę zniszczony w kilka chwil. No, Deadman zaczyna od dźwigni, która może wyrządzić mi ogromne szkody. Wiem, że normalnie można rozwalić ścianę, jednak no właśnie nie pamiętam, czy zwykłym ruchem, czy też potrzebny jest do tego finisher, to zobaczymy. Kurde, tak się zastanawiam, czy możemy od razu wyskoczyć poza ring na Undertakera. Nie, mogę się tylko odbić, ale chociaż rzucił ten, chciałem powiedzieć, bat. No nie, no to jest kij baseballowy, którym go... O właśnie, a propos broni, teraz mi się przypomniało to, co najbardziej mi się w tym patchu spodobało. To, że wreszcie będzie można porządnie uderzyć krzesłem, że ta animacja uderzania krzesłem została przyspieszona. I kurde, naprawdę ten patch tak mocno zmienił grę, nawet tak mi się wydaje. Takie odnoszę wrażenie, no nawet dodano nową arenę NXT, ale zobaczmy jak tym krzesłem, bo no co drugi odcinek się skarżyłem na to, że uderzenie trwa za długo i no o Jezu, no to jest bajka. Normalnie można wykonać chair shot. Kurczę, przyłożyli się do tego. Bardzo doceniam 2K za to, że tak aktualizują tę grę, prawda? Bo to są jednak takie detale, które decydują o tym, jak się nam gra. A co jak co, te uderzenia krzesłem cholernie irytowały. Jestem ciekaw, czy coś tam jeszcze zmieniać będą, ale to bym musiał się zastanowić. Co mi przeszkadza? No i proszę, to też wyszło, to siadło. Mam wrażenie, że przed patchem to mogło nie być aż tak czyste. Fajnie, naprawdę, no. możemy czerpać jeszcze większą frajdę z tej gry, jak na początku ją wysoko oceniałem, tak jednak teraz. No to słuchajcie, no tak myślę, że w mojej jakiejś nic nieznaczącej skali ta gra zyskała właśnie jeden punkt. Damy radę, tak jest, będzie kontra, super. Ja niestety Undertakera pewnie nie będę w stanie podnieść, bo jest zbyt duży, ale możemy zrobić na nim bulldog. I plusem jest to, że jest... Czekajcie, chciałbym wyjść poza ring, super. Plusem jest to, że możemy wziąć tutaj stół. Oglądałem ostatni odcinek Raw, mógłbym wspomnieć kilka słów o tym. To jest głupie, ale naprawdę podoba mi się to, co się dzieje z... Eliasem, przepraszam, obecnie jest to Ezekiel, ale to jest tak głupie, ale no słuchajcie, czasami to co najgłupsze w wrestlingu jest najpiękniejsze, co nie? Ja naprawdę jestem ciekaw, w jakim kierunku to pójdzie, no nie wiem, no głupi humor, ale to jest kwintesencja wrestlingu. No mamy też oczywiście Cody'ego Rhodesa, Sepha Rollinsa, Kevin Owens został w to zaangażowany. No koniec walki, bardzo ciekawe, ale z tego co widzę, proszę państwa, Undertaker krwawi. Teraz dokładamy jeszcze jeden chair shot. No oczywiście na WrestleMania Backlash, co jest chyba za tydzień... Ej, a dobra. X-em muszę to nacisnąć. Mamy starcie Sepha Rollinsa z Cody'ego, z Cody'm Rhodesem. Ciekawe co się potoczy dalej i ciekawe ile tak Cody będzie czekał na ten pierwszy title shot, ponieważ wydaje mi się, że jest obecnie kierowany na pretendenta do tego tytułu, prawda? No chyba nie ma jakiegoś innego, jeśli chodzi o takie dobre postacie w WWE, to kogoś innego, kto mógłby konkurować. No zobaczymy co to dalej. Mówię, no częściej oglądam wrestling. Oj, chwila. Undertaker powstał, Deadman, no dla niego to nie jest problem, żeby nagle się tak obudzić w trakcie walki i myślałem, że to będzie Tombstone Piledriver, ale tylko rzuca mnie na linę i jeszcze dokłada swój charakterystyczny leg drop, drodzy widzowie, czy zaraz zobaczymy jakiś chokeslam, czy też nie, no na razie nie kontruję. Niech mnie trochę poobija, ale teraz możemy to zrobić i no znów
ta akcja się wspaniale łączy. Przyniosłem tutaj stół, żeby troszeczkę zaszaleć, tylko zawsze zapominam, dobra, L1 się to podnosi. Chciałem go uderzyć stołem, co byłoby głupie, ale no moglibyśmy zrobić coś fajnego. I atomic drop jeszcze z takim fajnym body splashem, super. No i dawaj, bierz ten stół, zrobimy coś z Undertakerem. Wie, że nie mogę podnieść się z jakimś dziwnym miejscu. Dobra, nieważne, lecimy poza ring. Myślę, że jest to najwyższy czas, by rozwalić ściany, bo po prostu nie wyobrażam sobie, że nie walczymy poza ringiem, drodzy widzowie. Weź się, Damian, odbij jakoś. On to zrobi na miłość boską. To będzie moonsault, ale niestety nieudany, a szkoda. No było za mało miejsca, tak naprawdę w rzeczywistości. Myślę, że to byłby jakiś koniec kariery, gdybym w taki sposób uderzył w... tą klatkę. I Taker teraz robi wszystko, by rozwalić. No możesz mną rozwalić, pozwalam ci, zrób to, Undertaker. To nie może być tak, że tylko ja prowadzę tę walkę. Choć nie, akurat jest to wyrównane, nawet powiedziałbym, że w miarę realistyczne starcie. Oczywiście ja tutaj jestem takim szczylem, nie mam prawa wygrać, ale kto wie, może w jakiś dziwny sposób to właśnie nadprzyrodzone siły mi pomogą pokonać legendę WWE. No śmiesznie, że doszło do takiej rywalizacji, nie przypuszczałem, że... I tak jest, mamy to! Rozwalona ściana, nie przypuszczałem, że na takim etapie mojej kariery dojdzie do... starcia z grabarzem, ale jedyne, co mogę dodać, to, drodzy widzowie, czas stać się legendą, wchodzimy na szczyt klatki, bo to jest to, co jest najpiękniejsze w grach WWE, w Hell in a Cell, możliwość wejścia na samą górę. No i gdybym się spotkał gdzieś tutaj z Undertakerem, mógłbym z nim nawet walczyć, ale teraz będziemy walczyć na szczycie świata. Mogę zrobić signature, który mógłby, nie wiem, rozwalić kawałek. Nie, no muszę zrobić jakiś mocniejszy ruch. Mój Boże, czy to będzie suplex? Tak jest! Udało się go podnieść i na tę stalową strukturę, mocna akcja. To co? Jeszcze raz musimy dobić Undertakera, wyrządzić mu jak największe krzywdy, chyba że on zrobi na mnie chokeslam, byleby nie spaść. Chyba tak nie mogę spaść z biegu. Czekajcie, jakiś powerbomb, last ride, Undertaker, czy to będzie? Tak jest, the last ride, ajajaj, na moje szczęście nie może dojść tutaj do pinu, jednak Undertaker teraz jest bliski tak naprawdę zakończenia mojej kariery, która się na dobre nie rozpoczęła. Fantastyczny pojedynek i czy to... Okej, po prostu reverse STO, ja jestem oszołomiony. Jak mnie zrzuci, to amen, naprawdę, koniec, ja nie wstanę, ja się nie pozbieram. Undertaker... Boże, jest tak nazywany przez komentatorów zawsze jednym z najlepszych takich uderzaczy, prawda? Że jego te uderzenia były zawsze jakieś... Ale co tu się stało? Halo? Potknąłem się, chyba kontuzja jakaś i neckbreaker, backbreaker, czymś takim to można nazwać? Hurricane Rana na klatce! Piękna sprawa! No chodź tu, grabarzu, musimy cię jakoś załatwić. Oj, kłopoty, drodzy widzowie, kłopoty i... Tombstone Pile Driver. Tak jest! I widzimy, że wgniecenie na klatce i on dokłada jeszcze łokieć, no nie, no amen. I leg drop. Ja nie wiem, co musi się wydarzyć, by ta klatka się rozwaliła, ale chwila, to jest Hell's Gate, no ja oczywiście mogę się poddać, bo tutaj nieważne, co się wydarzy, prawda? Walka nie może zostać zakończona na klatce, nadal to musi mieć miejsce w ringu i ja mogę klepać, ja po prostu będę nieprzytomny. Ale sędzia nie może nic z tym zrobić, bo wyszliśmy poza klatkę. Ta klatka miała nas trzymać, prawda? Żebyśmy nigdzie nie wyszli. A jednak wyszliśmy. Zostały rozwalone te granice. I czy to będzie... Wejmaser! Mój Boże, Undertaker nie żyje! My God, he's dead. Tak jest, Damian schodzi. I to jest koniec. To jest zdecydowanie koniec tej walki. Fejmaser, który rozwalił sufit. Raz, dwa. Undertaker kickoutuje. Niemożliwe, ta walka jeszcze trwa. Kurde, gdybym ja miał tam rozstawiony stół, jak to pięknie by wyszło, ale niemożliwe. Undertaker jeszcze walczy. Dawać mi ten stół do cholery jasnej. Chyba że... Elbow drop, ale piękne flow. No naprawdę, mam wrażenie, że po tym patchu gra się, tak nie wiem, na oko dwa razy lepiej. Niestety nie ma tutaj żadnej drabiny, a to też mogłoby dodać czegoś fajnego tej walce. Wstał, grabarz wstał. Ej, ale co jak co, jest to najlepsza walka w tej serii, musicie to przyznać. I teraz nadchodzi old school, tego skontrować już nie mogę. Charakterystyczna akcja Undertakera, tak jest, zrobił tutaj coś retro, coś oldschoolowego i czy to sprawi, że raz, dwa, nie!
Drodzy widzowie, Undertaker sam nie wierzył, że to w taki sposób się zakończyło, ale no... Jestem amatorem. No jestem amatorem, niestety. Moja postać była zbyt obita, by tutaj jakoś wstać. Nie wiem, wyobraźmy sobie, że skończyło się to po pile driverze, ale tak jest, Undertaker pokonuje mnie na Hell in a Cell i szczerze, ja się nawet cieszę jako, nie wiem, tak no, żeby ta seria miała sens, prawda, że nie pokonuję tutaj Undertakera, zostałem pogrzebany. No i pytanie brzmi, co dalej przez to, że przegrałem? No historia została ukończona, otrzymałem 30 punktów upgrade'u plus 8 tysięcy fanów. Niestety nie wygrałem, ale to dobrze, naprawdę, wygrana z Undertakerem byłaby zdecydowanie czymś zbyt dużym, no cholera. Spadł z sufitu, prawda, i ja nie byłem w stanie go pokonać. Finum, Deadman, nie do pokonania, no co ja więcej mogę dodać, kurde, Submission muszę ogarnąć w końcu. Jest jeden z moich finisherów właśnie dźwignią, mam już 93 oceny, no trochę za dużo, zdecydowanie za dużo, ale co mogę poradzić, no przyjemniej się grać będzie, no. Kane napisał, żebym następnym razem nie zaczynał czegoś, czego nie mogę skończyć, no niestety jeszcze ta emotka, kurde. Ale fajnie się to wszystko potoczyło i co my tutaj mamy? Braun Strowman, dzbanek pisze do mnie tutaj w DM-ach. Jest głodny, aha, coś tam o Otisie jeszcze, o tym jedzeniu, no dobra, no chyba muszę się zadowolić teraz takim zwykłym storyline'em. Jest Robin Ray, jest też Brent, no co ma Brent do powiedzenia? Ech, a było tak pięknie, challenge match, okej. Co ja kliknąłem? Przecież ja tylko zatwierdzałem. Ja chciałem skipnąć to powiadomienie, a nie zaakceptować, no halo, to jest glitch. No dobra, jestem na Raw, powracam tutaj jako przegrany. Ale z tego co widziałem, to jest storyline, który ma sprawić, że będę teraz dobrą postacią. I właściwie to ma sens. Undertaker ośmieszył mnie na Hell in a Cell, prawda? Ja też spojrzałem w lustro, zastanowiłem się, co ze mną dalej. No i trzeba po prostu przejść na dobrą drogę, zyskać sympatię fanów. Moim rywalem będzie ktoś z The Hurt Business i zakładam, że to będzie... Montel Vontavious Porter, znany również jako MVP. Będą jakieś fajerwerki, czy nie? Nie, no niestety nie ma na niego budżetu jak na Cody'ego Rhodesa, szkoda. Mam tylko nadzieję, że dobrze rozwinąłem jego skrót, bo kompletnie nie pamiętam, co znaczyło MVP, ale tutaj zaufałem mojej pamięci, prawda? I wierzę, że to się udało. No tutaj ponownie zwykła walka, prawda? Muszę się pokazać z dobrej strony, załatwić tak naprawdę weterana WWE, z pewnością mogę go tak nazwać. Człowieka, który bardzo pomógł Bobiemu Lashley'owi, obecnie jest z tym Otisem. Nie, tak? Otis? Otis, ten duży, nie ten... Nie kupuję go kompletnie, ja nie lubię jednak takich kloców, no bo on nie jest klozem, niestety, nie za przyjemnie się go w ringu nie ogląda, aparycji też jakiejś wspaniałej nie ma. No tak rozumiem, że WWE lubi mieć takie postacie, ale ja fanem nie jestem, no. Ale tak się zastanawiam teraz, nie, bo moja ocena ogólna poszła jednak w górę, to czy nie zmienić tego poziomu trudności na wyższy? No z Undertakerem było bardzo wyrównanie, koniec końców pokonał mnie przez old school, co mnie cholernie zabolało. Przemyślę to, no mówię, nie wykluczam na pewno zwiększenia poziomu trudności, bo zaczęło się robić trochę łatwo, ale kurczę, fajne kombosy, ja też mogę coś teraz pokazać, no nie, chciałem się odbić od Lin po prostu, mój błąd. Ale możemy dołożyć Senton, który został skontrowany. Ale dobra, bo chciałbym zrobić teraz taką sekwencję. Jak mi mała łapę wyjął. Chciałbym zrobić sekwencję, po której po prostu padnie mój finisher i zakończymy tę walkę. Na przykład teraz, Signature, czy co się dzieje? Famaser, bo dlaczego nie? No i co no, nawet bez brudnego pinu możemy to wygrać. No ach, oczywiście, że tak Roll Break zostawił tę nogę. Uwaga, oszołomiony MVP. Do czego tutaj? A, jest klasyczek, jest German i połączenie z pinem. Bardzo możliwe, że może to dać nam zwycięstwo w tym starciu. Raz, dwa i trzy, no dlaczego nie? MVP nic ciekawego nie pokazał w tym pojedynku i ciekawy, czy Bobby... Nie no, nikt mnie tutaj nie zaatakuje, ta walka była tak naprawdę takim filerem. Do niczego to chyba nie prowadzi, po prostu staje się teraz dobrą postacią, co oznacza, że mogę dostać jakieś nowe, poważne storyline, mam taką nadzieję. Wow, jestem dobry. O kurczę, Mandy Rose do mnie napisała, że mój kontrakt wygasa. Napisał też Brent Schutz, zadowolony, że MVP został pokonany, ale... ja chciałem porozmawiać z Rayem Mysterio, nie mówcie, że jakiś tag team. No, byłem twoim wielkim fanem... ja byłem wielkim fanem WCW, Reunion Show...
I że co, że my jakieś ECW tutaj mamy zrobić? Extreme Rules z Rey Mysterio, czy co? No dobra, no spróbujmy, może to być coś ciekawego. One Night Nitro, czyli wracamy do czasów WCW na Raw, taki retro Raw. Okej, no muszę tam też pogadać z Mandy Rose, prawda, bo nie chcę zostać wyrzucony z Raw, to byłoby niefajne. Ale taka historia z Rejem, wokół którego zbudowana jest cała gra, to no bo jednak jest na okładce, prawda, może być czymś ciekawym. Ale dobra, się tak nie ekscytuję, ponieważ zostałem przeniesiony do, wiecie, tego, Mandy Rose tutaj jest. I chyba będziemy rozmawiać o moim kontrakcie. O co tu... A, dobra, o WCW tutaj chodzi. Chcemy zrobić WCW Reunion Show. Tak, ona wie, że Rey Mysterio też jest po mojej stronie, jednak czy kogoś z WCW uda się tutaj sprowadzić? Aha, czyli jeśli sprowadzę kogoś z WCW, to Mandy Rose nam to klepnie, tylko mam jej dać spokój z DM-ami i listami. No spoko, no. Na nic więcej i tak nie liczyłem, nie? Dobra, magicznie przenieśliśmy się teraz na Monday Night Raw i z Monday Night Raw to nic raczej wspólnego nie ma, chyba że teraz, nie wiem, Hulk Hogan albo Kevin Nash się pojawi... O, czyli tak jest! Mamy tutaj odrobinę retro! Panie i panowie, moim przeciwnikiem jest... X-Pac! Tylko skąd on tutaj wyskoczy? Halo? Oto i on! Sprowadziłem legendę na Raw, czyli zakładam, że po prostu walka z X-Paciem, prawda? I później, gdy Mandy Rose zobaczy, że on tutaj się na to skusił, zawalczy, to dojdzie do retro gali. WCW, tak to odbieram, super. Ale skoro tak już o retro galach mówimy, to fajnie byłoby zobaczyć w grze jedną arenę. ECW One Night Stand 2006. Pamiętna walka Johna Cena z RVD. Nie wiem jak to odmienić właściwie. Niesamowita publika i jakby odwzorowali wielkość. Choć właściwie może ludzie to robią, no bo w końcu można robić własne areny, prawda? Jest taki tryb. Muszę sprawdzić, czy ktoś czegoś takiego nie zrobił. O, to właściwie nie brzmiałoby źle. O, może coś nowego mam w zanadrzu? No nie, X-Handle, naprawdę, moja akcja życia. No i skrde, nie kontruj tego Sentonu, to jest tak żałosna akcja. A ty mi jeszcze ją zabierasz, X-Pac. To już my coś poważniejszego, Lion Salt, i nawet możemy dodać... Kurde, nie wydaje mi się, bym wcześniej mógł łączyć to z pinem, więc chyba jest to kolejna rzecz, którą zmieniono, super. Uwaga, uwaga, drop! Kurde, dobrze, można to uznać za kontrę. X-Pac łapie mnie w powietrzu, przechodzi do ofensywy i... udusić mnie chcesz? No gdzie? Jak... Ja mówię, jak chcesz się przytulić czy coś, no to... Nie tutaj, nie na środku ringu. Proszę. Ha! Jazda, króciutko z nim. I tym razem Senton udał się już bez kontry. Chyba przypadkowo wykonam 5 second ride i nie ma kontry X-Paca. 3, 2, 1, tak jest! Ajajaj, dobra, chyba bez row breaku, sędzia tego nie zauważy. Swoją drogą on tutaj wygląda jak Keanu Reeves. I kick out, skurczybyk walczy. Dobra, jest kontra. Famaser? No oczywiście, że tak. X-Pac chyba nawet krwawi, dobra. Przypinamy go, jazda, panie sędzio, proszę, proszę. Kończymy, skoro nie udało się po moim głównym finisherze, to możemy zrobić to w taki sposób, w sposób retro. I też jest kick out. Walka trwa dalej. No to mam jeszcze jedną broń w arsenale, coś co widzowie na pewno docenią, moi fani, wrzućmy go tutaj w narożnik, leć na trzecią linę. No i co no, coś poważnego tak naprawdę, skoro nie działają moje finishery, moje signature, no to jeszcze raz, z samego szczytu świata, niech to będzie Hurricane Rana! I w tym momencie, no obaj, jesteśmy tutaj praktycznie nieprzytomni. Właściwie ten ruch wygląda na taki, który mnie by bardziej zabolał, ale raz, dwa i znów. Walka trwa dalej, no to co? Pozostał mi jeszcze jeden finisher i to jest dźwignia, do której teraz przechodzę. X-Pac kontruje, walka trwa dalej, co tu się dzieje? On pokazuje, że WCW jeszcze nie umarło. I no nie, no co ty? Gdzie jest Spear, kiedy go potrzeba? Jest kontra, kiedy jej potrzeba. Damian, środek ringu, mój Boże, to jest powerbomb, który może zakończyć to starcie. Raz, dwa, jeszcze raz kick out. X-Pac naprawdę nie daje sobie w kaszę dmuchać. Nieprawdopodobny pojedynek na Monday Night Raw. X-Factor prosto znikąd, co jest? Nie mówcie, że przegram, to nie może się wydarzyć. Raz, dwa, trzy. Czemu nie mogłem być tak szybki z Undertakerem, ale zaskoczył mnie, no to był finisher znikąd. Coś takiego nie miało prawa się tutaj wydarzyć. Cholera jasna. Niebezpieczeństwo w tej walce rośnie, ale jest moja kontra. Cyk, co my tu, kurde, ale walczy no. O, crossbody, ale nie możemy go tutaj przypiąć, dlatego 5 second ride to jedyne co mi pozostało. No ja naprawdę
Nie załatwię go w inny sposób, chyba że jeszcze raz Famaser. No jakaś dźwignia może mocna, co? Zobaczmy, co mam w zanadrzu. Oj, będzie to jakiś zaawansowany armbar, no... Wygięcie ręki w stylu Briana Danielsona tak trochę. I bardzo możliwe, że X-Pac klepnie, czy nie, no... Nie będę ukrywał, że trochę specjalnie chcę go tak obić, żeby te ręce, no... No znęcam się, po prostu znęcam się nad członkiem D-Generation X. I... Dobra. Przechodzimy do poważnego armbara, teraz już nie ma szans, nie ma litości, żegnaj X-Pac, a tak jest, od razu klepie, okej, miało to nawet sens, nie tak, to trochę podbudowałem i cyk, załatwiony. Ach, zwykła celebracja, nikt nie interweniuje, więc zobaczmy, co powie nam Mandy Rose. Okej, Mandy potwierdza, że w kolejnym odcinku z tej serii zobaczymy gale w stylu WCW i będą jeszcze jakieś inne gwiazdy właśnie z tej federacji, więc zobaczymy, co tam fajnego się wydarzy już w kolejnym odcinku. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, życzę wam miłego dnia, cześć!